Witam wszystkich w dzisiejszym dniu. Mam trochę wolnego czasu. Postanowiłem się wziąć i zlikwidować dziwne stukanie zawieszenia mojego samochodu. Po wstępnych oględzinach okazało się, że do wymiany są łączniki stabilizatora. Jest to część prowadząca od stabilizatora do amortyzatora. No i stabilizuje nam koła na zakrętach. Jak jedno jest odciążone, to dociąża to drugie koło. No i tak, do wymiany nam będzie potrzebna oczywiście grzechotka z kluczem numer 18, żeby nam się nie kręciła główka w drążku. Potrzebny jest taki już wcześniej przeze mnie przygotowany płaski, można płaski, po prostu wcześniej przygotowany przeze mnie klucz, żeby podczas montażu nowego łącznika nie uszkodzić gumy, która znajduje się tutaj i osłania cały kulowy przegub, który właśnie jest powodem stukania. Jest on wyrobiony. No i tak bierzemy się za wymianę, odkręcamy śrubę numer 18. Tutaj jest tak samo numer 18, tyle że od strony wewnętrznej. No i odkręcamy, tak jak już mówiłem, te dwie śruby. Tutaj sobie pomagamy, żeby nie kręciła nam się gałka. I tyle. Ja tego procesu nie będę filmował, bo nie mam faktycznie ani fizycznie żadnej możliwości. Także jak odkręcę i przykręcę drugi, to pokażę efekt. A no i jeszcze zapomniałem dodać, że najlepiej podnieść przód całkiem do góry, czyli tak jakby dwa lewarki. Oczywiście zabezpieczyć to wszystko trzeba z tyłu, żeby samochodem nie odjechał, bo jak tamto koło drugie będzie na ziemi, to stabilizator będzie nam dociążał łącznik i tutaj będą powstawały naprężenia i nie będziemy mogli odkręcić. Także tak to wygląda. Zabieram się do wymiany.